Nie będzie tańszy, Michale. We wrześniu wyjdą 1060. Dobra. Koniec pieprzenia. Po pierwsze to tak, medytacja. Czego tam płaczesz, babo? Co tu się odwala? A, bicie! No tak, ja tu chciałem ślać. Spróbować jeszcze raz? Pierwszy raz. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu spróbuj na tym buldożerze na razie. Będzie walczył z Geraltem zwanym... Najpierw wymień kartę, jak będzie źle, to wtedy wymień proskę. Ale na razie pierwszą kartę wymień. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Co to za typ? Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Niech będzie. Aż musiałem to sprawdzić. Powiem wam, że kusiło mnie. Specjalnie to zrobiłem. Jak mu kibicują? Jak się zmęczył chłopak. Litościwy jestem, tak. A mogę użyć skilla? Nie mogę. Nie wiem, jak to się stało, ale rybożer pokonał młota! Dzięki, Wiedźminie. Zejdź mi z oczu. No i rybak ma na ten, ma jedzonko, dobra. A teraz koniec pierdół. Kto tam płacze? O co poszło? Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową nie odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Brat należał do niej. Co się z nim stało? Któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś Wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. Dziękuję. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Zobaczymy. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Ja też, Lordzie Leszku.
się ciekawsze rzeczy widziałem. Witaj. To ryczysz czy gadasz? Witaj. Zadanie. Velen. Dzikość serca. Nie. Nie. Wyścigi w rońce? Folwark. Gdzie on jest, panie? Pokazuj mi ten folwark natychmiast. O Boże, tak daleko? Nie będziemy tam dymać w tym momencie, nie ma opcji. Do barona se przejdziemy się. Chyba. Chociaż jeszcze nie. Na razie posprzedajmy te rupiecie, które mamy, o ile mamy. Witajcie! Cześć, ziom. Pokaż mi swoje towary. Co za patafiane, no. Rupieć. Rupiecie można sobie sprzedawać tak po prostu? Rupieć. Co wy o tym myślicie? Pindoliłem na wszelki wypadek. Czy rupiecie można sprzedawać do woli? Nie, pewnie. Bywaj. To jest pytanie do widowni. Trzymaj się, Lordzie Leszku. One mi do niczego nie będą... Pluje, co za świnie. Czy one mi do czegokolwiek będą potrzebne? Oprócz tego, żeby je sprzedać? Mogę rupiecie po prostu tak wziąć, pyknąć, sprzedać i do widzenia? Co? Chcesz spróbować jeszcze raz? Chcę spróbować jeszcze raz. Tym razem się nie podłożę. Walczmy. Geralt Młot kontra Riboser! Rewanż! O ty kury! O, kto stał? Dziękuję. Mele plumą stał. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie, na rozstajach. W karczmie, na rozstajach? I tam, gdzie się lałem. Z bandyctwem. Co za siód? Czego? Aha! To trzeba te zadania robić, te najmniejsze, okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Zagrajmy w Gwinta później. Pokaż mi swoje towary. Dobra, pindalamy to. Spodnie kawalerzysty. Zostawmy. Miecz to olać. Mamy lepszy. Dobra. Teraz tak. Ej, czemu on go nie chciał tak drogo kupić? To niech spada w szaf. Co za dziad. Bywaj. Siema kamikadze. Dziukaszu. Gram od 13 maja w Wiedźminę. Cześć, Szymonie. Dobra, teraz tak.
Łapiemy z tablicy zadania. Super. Nieodkryte miejsce. O, za ciężkie zadanie? Dobra, robimy zadania to takie słabsze. Zadania poboczne. Gdzie jest pokój Ciri? Czy przypadkiem we Wrońcach? Tak. Okej, to lecimy tam. Dzida. Wrońcy. Karty kupować cały czas? No Jezu, dobra ziom, już to robię. Ale ja chcę robić zadania poboczne, ja chcę go przejść naprawdę z wszystkimi zadaniami pobocznymi. Z 6 mam level? Cześć Mikoju. Dobranoc Więdrek. Dobra. Czego? Czego? Dawaj mi karty. Swoje towary. Gdzie masz karty? Siła jednostki 1. Takich gównianych kart nie bierzemy. O! O tak. Innych nie biorę gównianek. Nie? Nie wiem, po co to czytać? Ale czemu nie? Co to? Pastel chemiczny. Srał ją pies. Bywaj. Skąd ja mogę wiedzieć, kurde? Których mam kartę, których nie mam? Przeczytana i co, do wypieprzenia? Co tak się gapisz? Jaki piesio. Dawaj. Do Wrońców zasuwamy. Kasztel Wrońcy. A tu się nie da tak wyjść po prostu? Nie da się. No krasnalu w życie, 500 godzin, może być. No to nieźle, Łukasz. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele. Pokaż mi swoje towary. Pokazuj, co masz. Nie masz kart. Okej. Dzięki. Bywaj. Dzięki, Rus. Ale żyje to miasto. Ile tutaj jest szczegółów. Ile postaci. Takie GTA, kurde, no nie? Wiedźmin GTA. Fajnie go zrobili. To może tutaj jeszcze mają karty jakieś? Chcesz obejrzeć na... Uzbiera...
O! Jak to zobaczyć, czy ja to mam, czy nie mam w takim razie? Nie rozumiem tego. Gdzie to macie napisane, że ja to już posiadam? A już masz ten przedmiot, okej. Okay. Masz ten przedmiot. Dobra, czaję, wszystko czaję. Jest już git. Bywaj. Tak. Zachowuj się przyzwoicie. Warto zagrać, warto. Co mogę dla ciebie zrobić? Ona też może mi coś robić? Masz ciekawy akcent. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam sztyfy mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Naprawdę miał dobre karty? Co wy pieprzycie? Ściemniacie mi tu trolle. Co masz na sprzedaż? Ściemniacie mnie tu. Co to jest? Klapa dla konia? O! Ja pierniczy, klapa dla konia, ale czad. Dobrze, ale kart ja tutaj chyba nie widzę. No nie bardzo. Owsrow, nie. Bywaj. Joanna? Ja wiem, że ona będzie bardzo ważna. Ten Hultaj ma to samo co ona? Nie, trochę inne rzeczy, ale kart nie widzę. Ślepy jestem. Prawdę piszecie, co mam się wrócić do tamtego typa, tak? Aż się wrócę. Aż się wrócę. Ten tutaj na wejściu, tak? Do jakiej wioski? A na dół tu, no no. Coś mnie tu cyganicie. No na początek wioski tu. W Rońcu. Kurwna, jaka ślepa pipa ze mnie. Dobra, składam broń. Przyznaję się, ślepy. Siema Kacha, witam serdecznie. Dobra, ale dałem dupska, no tak, faktycznie coś było i to fajne jakieś. Za mało pieniędzy, no nie wiesz. Ej, czemu tamten ziomek mi chciał... Ej, poczekajcie. Czemu karczmarz mi dawał taką... Czy karczmarz mi dawał 100... Nie dało w to. Karty dowódcy są spoko. Już mam ten przedmiot. Tego nie miałem. Okej. Floreny i Oreny, okej. Cześć Kacha, no gram w tego, jak wścieknięty, gram w Wiedźmina, bardzo mnie się wkręciłem.
Okej. Ale te śmieci. Wydaje mi się, że ten barman. Więcej brał chyba. To dużo więcej. Wydaje. Sprawdzimy? Sprawdźmy, to jestem ciekaw. Kurde, wieś jak jest rewelacyjny. Dali się kurwa oklepać jak Nowigrad. Nie przeklinaj, dzieci słyszą. A mnie. Trochę jakby płynnie, ja teraz mamy FPS-ów z 80, nie wiem. Nie jesteście z baronowych, prawda? Same! Ale babyśmy się nie gadają. Mały fiutek. Mały fiutek. Zbój na zbój, grasanty, kurwie syny! Witajcie! Jakie rozmowy w tych, kurde. Pokaż mi swoje towary. No. Dobra, wpyty, ziomek. Teraz tak, sprzedajmy to dziedzictwo. O, widzicie? Dłużej, więcej. Aha! Tylko ten ciulaka, kurde, nie ma pieniędzy. NWM! Świńska skóra, rupieć. Sprzedajemy rupiecie. Dobra. Pierścień do kowala więcej da? Bywaj. Możemy spróbować. Japa tam. Babiszonie. Witamy na zadupiu. Witam, witam, dzień dobry. Witamy na zadupiu. Jaki oni mają tekst? Patryk, OBS-a. Poza tym masz coś takiego jak YouTube, tam wszystkiego cię nauczy. A nie teraz na live. Wczoraj całe wiadro obierków przyniósł. Pojedlimy, pojedli. A nie strach mu? Jak się baron. Da się z tymi paniami coś tam. Pogadać? Nie da się. Wiesiek się nie zajmie prosto wieśniaczką. Poskaczemy w kałużach? Pokaż mi swoje towary! Pokaż mi swoje towary! I w mordę taki strzał z plaskacza, cy! Źle ci z oczu patrzę. Źle ci z oczu. Masz ty czego do żarcia? Lenie śmierdzące. Źle ci z oczu. Mogę służyć. 60. Pamiętacie? Tamten dawał 60 za pierścień złoty. Dobra, już nie będę się z nim patyczkował. Ty jaki on bogaty. Klucza nie sprzedajemy na wszelki wypadek. Ta, wielki pieniądz. Sram to pies, no nie będę się szczypał jednym. Dajcie spokój. Pamiętacie mnie? Nie. Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Myślałem, że mi dasz jakieś siodło zajebiste. Dzięki za uratowanie mi tyłka. Już czułem, jak mi się przysmaża. Nudzisz się?
Ej. Jakie przygłupy. Tak, Majestic. Da się tu gdzieś coś? Lenie. Jak to się robiło? Tak, tak, tak. Co za bej? A więc tu nocowała ci. Schowek? Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? No właśnie. Ciri, piesku, chodź tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Co to? Bączek? Ciri się raczej nim nie bawiła. Bączkiem się bawiła. Ale to co innego. Bączkami się bawiliście? Co to było? Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Jak się przebrała? Coś jeszcze? Na suficie coś? Nic? Nie? Nikomu nigdzie? No to dupa. Dupens zbitens. Okej. Okay. O! Prędzle! Prędzle! Chcesz pogadać? No. Spróbuj z kimś innym. Mnie teczka z głodu mdli. Ty jesteś Małgosia? Ja! A ty jesteś Geralt! Znaczy? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Co mówiła Ciri? Poznajesz to? O ja! Mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Szabrowanie. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Zbieractwo. Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. Czarodziejki? No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Jakiemu? Jakiegoś przyjaciela tam miała? Jakiegoś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? Zazdro? Nie, jakiemu. Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Czyli kto? Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? Czy pobranie? O, taki zielony kamyk. Co to za kamyk? No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Tylko tyle? Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Miłej zabawy. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Tak. Ciebie również. Mówicie, że podpindalamy. Zbieractwo. Kolejne, coś jeszcze jest? Sam jesteś friendly. Sama jesteś. Czemu tu nie ma w ogóle chędożenia? Gram w tą grę i takie nudy, jeżeli chodzi o... No, bej, słychać. Aha. Far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 
Mówicie, żeby nie wyciągać przy nich niczego. Jest tu coś? Cisza, spokój. O. Nic. Nie ma nic, nie ma niczego. Dupa tam. Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. O, już się wystawiłem. Nie będzie chędrzenia? Jakie schematy? Pewnie ten, jakieś miksturki. Jest tu coś? Nie, to ich sypialnia. A gdzie jest ten baron, kurna? Mam kaca? Nein. Dobra. Czytamy te niesamowite klątwy na prędkości, czyli streszczenia. Szybki kurs czytania. Kurna. No, Mikołaj, dobra gierka jest. Dobranoc, Majestic. Właśnie, eliksir kota. Alchemia. Eliksiry. Kot. Składnik alchemiczny. Esencja wody. Tylko to mnie dzieli od kota. A biały miód co mi daje? Zwiększa się ataku. Żyjemy. Przeczytaj. Ale to ja nie przeczytałem tego. To tutaj pewnie było, dokładnie. Bla bla bla. Streszczenia czytamy. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Mieszkańców Podgajów? Dobra, jakie tu mamy zadania? Polowanie na czarownicę. Różne miejsca. Jak ja mam się dowiedzieć? Jak można się dowiedzieć? Tu nie będzie żadnego znaczku. Oczywiście, że nie ma. Okej. Ale szmanka. Tu to srał pies. Dalej.
Z tą rodziną trzeba będzie pogadać zaraz. A zadania poboczne? Martyna. Pewnie, że cię pamiętam. Cześć Martyno, witam. Wyścigi w Rońce. Dobra. Dobra, to tak zrobimy. Robimy poboczne, tak? Zobaczmy, co tu będzie grane jeszcze. Wychodzimy z tego syfu. Dawaj, dawaj. Jakie hamane. Co? Muszę zobaczyć, czy ona wyłączyła kurtę zupę, bo rosołu nie będzie, jak się spali. Już kiedyś flaki zatwiła, przejdzie się. Pusty poziom. Miecze ci w deszczu nie wtedy ją. Miecze ci w deszczu nie rdzewieją. Dobra, jestem. Pochodnia na deszczu wymiata? A co miałoby się z nią stać? Pamiętaj, że pochodnie były w tłuszczu, kurde, taplane. Więc niekoniecznie mogłyby zmoknąć, wiesz, tak ten degas. Uwaga! Ostre wasabi. Mastekem. Pali w ryj. Dobre wariactwo. Sparzy, oj sparzy. Będzie dwa razy piekło. Okej. Okay. Ja bym sobie podkrywał miejsca. Gdzieś w tą stronę najpierw. Co wy na to? Tu wiemy, że jest przerąbane. Przecież kuźwa byłem tam. A, ale wamus. Głupie, co ja gadam za głupotę? No jasne, że tak. Dziękuję. Nie będę szwagra robił jeszcze. Nie, za długo ze szwagrem będziemy się bawić. Wiem, że więcej widać w dzień. Spokojnie. Co ja odpieprzyłem? Co za backdoor był? Fajnie pochodnia z ten gaśnie jak skacze. Ale no być może. Być może tak trzeba.
A jest tak, że są rzeczy na przykład nieodkryte, pomimo tego, że na przykład na mapie ich nie widać, a pojawią się? Jest tak? Czy nie? Patrzcie. Na przykład... Na przykład to miejsce. Ale... Pali te wasabi. O kurde, aż łzy w oczach. One przepadną te zadania? Widzicie? Pirat? Jaka rzeźnia. Jaka rzeź. No i po piratach. Elegancko. Patrzcie. O, teraz to harpagany. Czemu ten po lewej zawsze się tak wozi? Saja, siema. Grałem w dwójkę, jedynkę. Jedynki nie przeszedłem, bo mnie znudziła przy jeziorze. Była tam pani jeziora i tak dalej. Tam przy jeziorze po prostu zdechłem z nudów. I odpuściłem grę, a dwójkę przeżyłem całą. Tak. Czyli po prostu można odkrywać teren. To niedobrze. To niedobrze. To znaczy, że ja pierwszej mapy nie odkryłem. Dupowato. Trzymam, trzymam. No dobra, zobaczmy co ma ziom. Czego? Czego? Pokaż mi swoje towary. Dawaj towara. Co to? Nic nie ma. Co za cieć? O! Ile kosztuje to dziadostwo? Nie za tanie? Mówisz? Słyszałem, Ksajach, tak, już mi mówili, żeby wszystkie wykupić karty. Rozumiem to. A właśnie! Pokaż mi swoje towary. Jeszcze jedna rzecz. Alchemia.
Unikatowy. Odwar gryfa. Teraz olej. Dmuchawca. Bierzemy. Zresztą niech będzie. To nie problem. Oleja se zrobimy. Nie? Na upiory co tam potrzebujemy? Arneria. To jest ta arneria? Bierze. Nie za dużo tego? Może być. Przeciwko zwierzętom robimy. Tak. Co wybuchało? Strzały z armaty. I to w sobotę było. To co wybuchało. Mutageny? Jakie kozackie. Wow. Żywotność 150. Dobra, należy olać. Terroryści albo zombie. Ten odwar z gryfa. Ciekawe, ale dobra, na razie to olać. Przecież mógłbym to zrobić. Ach, Hubert, robimy? Nie no, zostawmy. Czy warto to robić? Dzięki Kse. No kurna, mega widownia, dziękuję wam bardzo. Naprawdę jesteście bardzo spoko. Bywaj. Zero kretyńskich tych spoilów. Cenne rady. Flomajster, witam się serdecznie. Mega. Naprawdę wymarzona widownia. Dobra, teraz tak. Ukryty skarb. Jak już jesteśmy. Czemu nie? Sprawimy się w eksplorację na tym live trochę. Dwa lewe słupki. Idę w szermierkę, ale ja na przykład nie walę z tego mocnego uderzenia. Nie będę raczej szedł w dwa słupki po lewej, tylko w ten pierwszy po lewej. Idziemy tu, zobaczymy co będziemy mieli przed nami. 157 kroków. Dawaj. Szkoda konia męczyć. Gdy te lasy są epic. Nie? Co to? O! Już uwolnimy. Czy nie? Podpaliłem go! To ten miecz ma skilla takiego.
Lejcie się tam. Chyba chcesz dostać z tego. O kurde, biją. O kurde, jak on leje. Na dwa baty mi biorą. Chyba jednak zrobię coś innego. Gryźpia. Bo kto wali? Nie mam pytań. Dobra, dowódca poszedł się walić. Sporo mięsa mamy. Z typów. O. Co znajdziemy w tych skrzynkach i worach? Z pewnością. Dobra. Jeszcze zwłoki gdzieś tutaj były. Coś jeszcze? O, skrzynka. Śmiało. Kubki, sróbki, to kolejne śmieci. Dzięki panu. Dzięki za ocalenie. Zajdźcie kiedyś do bliska, przypomnijcie się. Za darmo strzelam. Glińsk? Gdzie ten siurak poleciał? Nie ma typa, uciekł. Wciągnęło go. Do Glińska. Okej. Mam nadzieję, żebyś pamiętał. Do następnego, Przemku. Trzymaj się. Trzymaj się, Ksaja. Dobranoc. No właśnie, szybkie ataki są spoko w tej grze. I to w nie chcę iść. No... grafika na PC-cie jest mega. Nie? Co to za dziadostwo nowe? Medytacja zadziała? Oczywiście, że zadziała. Chłe, chłe. Oni mają 9 level. Ten miecz, który kurde kupił, to jest zajebisty. Nie, co za rzeź. Dobra. Tarcza ochronna. Ładnie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Chitynowy pancerz, jad. Endriagi.
Mega. Mutageny. Co z tym koniem? Fajnie. Przedmiotów wpyte. Co tam kaser? Siema ponownie. Ja mam 970. Aha. No. Na TI te. Na TI to na maksa będziesz grał, na pewno. Dlatego ja wymieniam tą 970, bo muszę mieć coś lepszego. O! O, co tu jest? Jak fajnie! Jakie tu są, kurde, zajebiste, urozmaicone. Etapy. O ty hamanie. Jaki patent? No gdzie jesteś, ziomek? Patrz. O ty dziadu. To robimy inaczej. No chodźmy, chodźmy. Dziękuję, do widzenia. Dane się ma. Tak, rules, to prawda. Ale ja wam jeszcze jeden filmik opublikuję jutro. Naprawdę. Wow, nie bić. Dzisiaj nie oglądamy tego. Spać. Jak oni fajnie spadają. Jadę ich jak psów. Dziękuję, do widzenia. Banał. Ale to nie to miejsce, które chciałem odwiedzić. To miejsce. Dawaj, dawaj. Super, to jest super, super. Przez zajebista gierka, no. GTA, kurde. Czuję się, jakbym grał w Gothica. Tylko takiego już na turbo koksach. We właściwych czasach, no. Co się dzieje? O ty kurcze. Czarownik, czarownik, zepsuć się po krętło. Dziękuję, dobrze. Włączyłem rosół. Przeciążenie. Co? Problem.